witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy vlogmas będzie polegał na gotowaniu. Napisałam ostatnio na Instagramie, żebyście polecali mi swoje najlepsze, najbardziej sprawdzone przepisy świąteczne. Dostałam od Was mnóstwo wiadomości z najróżniejszymi potrawami. Ja o takich potrawach nawet nigdy nie słyszałam, więc jestem bardzo ciekawa. Wybrałam kilka takich dość znanych, bardziej tradycyjnych potraw, które ja również lubię. Chociaż na przykład jedno jest danie, które jeszcze nigdy w życiu nawet nie próbowałam, ani nie widziałam na oczy i są to łazanki z makiem na słodko. U mnie na Wigilii takiej potrawy nie ma i nigdy nie było, więc dzisiaj ugotujemy i przetestuję, chociaż ja już powiem na wstępie, że fanką maku nie jestem, ale może coś mnie przekona do tego dania. Dalej będziemy robić paszteciki z kapustą i grzybami w cieście francuskim, więc wydaje mi się, że to wyjdzie bardzo dobre. Następnie mamy krokiety z pieczarkami i serem. To też będzie ciekawe, bo ja nigdy nie robiłam jeszcze krokietów. I jeszcze mamy też coś na słodko, będą to ciasteczka piernikowe. Dobra, więc możemy zacząć od przepisu na słodko. I będą to ciasteczka piernikowe i mamy tak. Mąkę 150 gram. Mąka 150 gram ląduje do miski. Następną rzeczą będzie proszek do pieczenia. Nie jest napisane niestety w przepisie, ile proszku do pieczenia, więc będzie trzeba dać na oko. Dam łyżeczkę. Nigdy nie robiłam ani nie jadłam takich ciastek, co teraz właśnie wykonuję, a to ciasto będzie musiało 15 minut odczekać, więc w tym czasie zajmę się robieniem innych rzeczy do tego odcinka. Dalej mamy przyprawę do piernika. Też nie jest napisane ile, więc będę musiała trochę eksperymentować i improwizować, jeżeli chodzi o gramaturę. Ostatnim tutaj składnikiem będzie kakao i kakao ma być 10 gram. Jestem bardzo ciekawa tego przepisu. Chyba z 3 osoby dały mi przepis bardzo podobny, więc dlatego go wybrałam, bo dużo osób mi polecało takie zwykłe pierniczki, a zwykłe pierniczki to jeszcze się pojawią na moim kanale. Teraz dodaj roztopione masło i śmietany. I teraz czas na śmietanę. I śmietany mamy dodać 25 gram. Łyżeczkę trzeba dodać. Dobra, wsypać cukier i dodać miód. Czyli cukier 50 gramów. Ja akurat skorzystam z cukru pudru. Teraz trzeba dodać miód. 38 gramów. No to będzie taka duża łyżka po prostu. I do tego wbijamy jeszcze jedno jajko. I będzie trzeba najpierw wszystkie składniki wymieszać, później rękami wyrobić ciasto i stawić je na 15 minut. O konsystencję ciasta, to wyszła nam tutaj taka kulka. Już się tak bardzo nie klei, jak się kleiła wcześniej, więc wydaje mi się, że teraz konsystencja jest odpowiednia. I w przepisie jest napisane, żeby pozostawić ciasto na 15-20 minut, więc tutaj odkładam na bok. W tym czasie posprzątam cały blat i zabieramy się za przygotowanie następnej rzeczy. I następna rzecz to będzie farsz, który będzie potrzebny do kilku następnych dań. Więc teraz będą nam potrzebne składniki takie jak kapusta kiszona, pieczarka, bądź jakieś inne grzyby, ja akurat najbardziej lubię pieczarki. Następną rzeczą będzie również cebula. Okej, dobra, zacznijmy najpierw od pieczarek. Ten farsz właśnie będzie w pasztecikach i krokietach. Teraz czas na kiszoną kapustę. Dobra, trzeba trochę pokroić tą kapustę, bo ona będzie się strasznie ciągnęła. Dobra, więc tutaj mam pokrojone składniki na farsz, czyli kiszona kapusta i pieczarki. Teraz tutaj dodaję oliwę i najpierw dodam sobie kapusty kiszonej, bo ona będzie się dłużej dusiła. Dobra, jak to będzie się tutaj dusić, dodamy troszkę wody. Zaczniemy już kroić ciasto francuskie. Co właśnie kapusta się dusi na patelni, to w tym samym czasie pokroimy i przygotujemy ciasto francuskie. Ciasto francuskie jest gotowe. No już nie chciało mi się robić sama, a jak jest w sklepie takie gotowe, one jest dobre, bo ja właśnie z rodzicami często robiłam takie drożdżówki, że w środku były właśnie jabłka albo wiśnie, albo maliny i były bardzo dobre. Dobra, to jest gotowe, no i w sumie teraz będziemy czekać tylko, wyjmę już sobie blachę, tam zobaczę, co się dzieje na patelni. Dobra, ta kapusta widać, że ona jeszcze potrzebuje trochę czasu. Dodam troszkę pieprzu i soli, bo ja nie wiem, jak to tam z przyprawami jest. Okej, minęło już
ponad 15 minut, więc wracamy do naszego ciasta. Po tym czasie ponownie wyrób i rozwałkuj cienko na blacie. Okej, wydaje mi się, że w tym momencie można dać pieczarki, żeby to już wszystko razem nam się komponowało. A w tym czasie zabieramy się za ciasteczka. Ja trochę rozsypię tutaj mąki. Pierwsze użycie mojego nowego wałka oraz takiej maty do pieczenia. Przypomina to ciasto bardzo piernika. Wydaje mi się, że to wyjdzie bardzo podobne ciastka jak pierniczki po prostu. Miało być to ciasteczko smaku piernikowym, więc w sumie to będą takie ciasteczka. I teraz może sobie wezmę jakąś foremkę i zacznę robić kształty. Się rozpadło. Tutaj bardzo trzeba uważać. Okej, bo to ciasto się strasznie klei. Nie. To coś nie wychodzi. Ogólnie z tymi ciasteczkami to wydaje mi się, że może być największe zaskoczenie negatywne, bo mogą nie wyjść. Na pewno musi być grubsze to ciasto. Ogólnie inny kolor mają niż pierniczki, więc one mogą faktycznie być to po prostu takie ciastka czekoladowe o smaku piernikowym, więc to może być naprawdę bardzo dobre. Dziękujemy sobie jakoś za specjalnie tymi ciasteczkami, bo wyszło 7, więc na pewno każdy spróbuje, ale to dobrze, bo ja właśnie nie chciałam gotować za dużo tych rzeczy, żeby się nic nie zmarnowało. W tym momencie sprawdzamy, jak z naszym farszem. O, to już coraz lepiej wygląda. Dobra, niech to wszystko nadal się dusi ze sobą. Nasze ciasteczka są już w piekarniku. Farsz do następnych dań się przygotowywuje, więc zaczynamy robić następne danie i będą to łazanki z makiem na słodko. Nigdy w życiu nie jadłam takiej potrawy. Nie przypadam jakoś bardzo za makiem, ale chętnie spróbuję takie danie. Bardzo dużo właśnie się pojawiało tego typu dania z makiem na słodko. Był właśnie z ryżem, z łazankami. Ja tutaj wybrałam akurat ten przepis. Tutaj mam łazanki. No i tak, będzie nam potrzebny makaron łazanki i masa makowa. Ja kupiłam masę makową z bakaliami. Miód, można jakieś orzechy dodać, skórkę pomarańczy. Ja akurat wybrałam skórkę pomarańczy i troszeczkę masła. No i to tyle, więc bardzo prosty przepis. Ugotujemy wodę na makaron i zaczynamy następne danie. Moim zdaniem tutaj już ten farsz jest ok. On się już około 20 minut tak na patelni smaży, więc wydaje mi się, że tutaj już mogę wyjąć. Dobra, tyle wyszło nam farszu. Jeszcze minutę te ciastka będą tam dochodzić. W tym czasie zabieramy się za paszteciki, więc teraz będziemy nadziewać paszteciki. Dobra, czas zawijać. Zawijasy. Nie będą to najpiękniej złożone paszteciki, jakie widzieliście w życiu. Nieważne, jak to wygląda, ważne, jak będzie smakowało. O, ten się postaram, żeby był piękny. Zrobię z niego takiego rogalika. Muszę się nauczyć jakoś ładnie to zawijać, bo to zawijanie nie jest zbyt piękne, ale jak na pierwszy raz, to może być. Dobra, ten makaron jest już ready. A ciasteczka również są gotowe. Te gwiazdki nie są może najpiękniejsze, ale mają swój urok. Pierwsza potrawa jest już gotowa. Dobra, czas dokończyć następne danie i będą to łazanki z makiem. Dodaję tutaj masę makową. Tak, 3 łyżki tam. Do tego skórka pomarańczy. Akurat jeżeli chodzi o dodatki, to jest dobrowolność i każdy może dodać to, co lubi. I dodajemy jeszcze miód. To musi się po prostu zagrzać, rozbić trochę nam. I dodajemy makaron i gotowe. Danie jest ogólnie bardzo szybkie i proste w przygotowaniu, bo kupujemy gotową masę, gotujemy makaron, dodajemy ulubione dodatki i teoretycznie jest gotowe, więc... Więc teraz ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o nasze paszteciki, jest dodanie jajka i odrobinę mleka. Mam swój pędzelek i smaruję.
to jest gotowe i dajemy to na blachę. Dobra, mam nadzieję, że wyjdzie. Ogólnie to ciasto się już trochę rozmokło, więc wydaje mi się, że one mogą nie wytrzymać tego. Okej, teraz przechodzimy do przygotowania ostatniego dania, ale to nie będzie ostatnia rzecz w tym odcinku, więc czekajcie do końca. Następnym daniem będą krokiety z pieczarkami i serem delikatnie pikantne. Co roku są na moim stole i taka jest moja inwencja, więc dziękuję bardzo za ten przepis. I mamy tak, tutaj jest akurat pewnie na dużo porcji, więc wszystkie składniki na pół sobie przedzielę. Więc tu jest napisane szklanka mąki pszennej, czyli damy pół szklanki mąki. Duże jajka, czyli damy jedno jajko. Jedna szklanka mleka, czyli damy pół szklanki mleka. 3/4 szklanki wody gazowanej. Olej. Dobra, nasze składniki przerzucam do Thermomixa. Dobra, i teraz smażymy naleśniki. Powiem wam dziwną konsystencję. Mega ma to ciasto na naleśniki, no ale cóż. Naleśniki są gotowe. Teraz nasz farsz przekładamy znowu na patelnię, ponieważ będziemy dodawać do niego mozzarellę. Dobra, do farszu będzie potrzebny tutaj mozzarella i cebula. Dobra, mamy gotowe dania i dodajemy resztę składników do farszu. Jeszcze przyprawiamy. Tak jak właścicielka przepisu napisała, że lubi dość pikantnie, więc dodamy troszkę tutaj pikanterii. A tutaj zauważyłam, że właścicielka przepisu napisała, że ser dodajemy, gdy ostygnie. A ja to mam do farszu, ale to nic się nie powinno raczej zjeść. Nie no, mozzarella się nie zepsuje, po prostu będzie trochę roztopiona i tyle. Farsz do krokietów gotowy. Teraz bułkę tartą bierzemy, którą mamy tutaj. Dobra, więc zaczynamy. Powiem szczerze, że nigdy nie zawijam krokietów, więc może być ciekawie. Dajmy tyle, bo ja nie wiem, jak to później będzie wyglądać. Teraz tak, tutaj damy jajko. Okej, więc teraz jest etap smażenia krokietów. Wyszły akurat 3. Świąteczne są już na stole. Po mojej prawej stronie są krokiety, dalej ciasteczka, dalej łazanki z makiem. Tutaj mam paszteciki i ostatnim daniem, nie daniem, napojem, który się kojarzy ze świętami, jest grzaniec galicyjski. Ja uwielbiam grzańca zimą. Nie wyobrażam sobie pić go w inną porę roku, ale tak samego grzańca prosto z butelki średnio lubię. Muszą koniecznie być dodatki i moim ulubionym dodatkiem do grzańca są pomarańcze z goździkami. I teraz wstawiamy tutaj na płytę i na siódemkę i czekamy, aż się wszystko zagrzeje. I jak będzie ugotowany już grzaniec, to usiądę do stołu i wypróbujemy wszystkie potrawy wigilijne. Okej, więc to są wszystkie dania, które dzisiaj przygotowałam. Więc może zaczniemy od krokietów. Wezmę sobie tego tutaj. Okej. Są dobre. Jak na to, że robiłam je pierwszy raz, naprawdę smakują bardzo, ale to bardzo dobrze. Bardzo fajny jest posmak tego sera mozzarella, cebulki. Ogólnie krokiety 10 na 10. Ja nie jestem fanką tak krokietów, żeby je jeść na co dzień, na obiad czy tam na kolację. Ale jak je teraz zrobiłam i jest okres świąteczny, to właśnie w tym okresie świątecznym lubię je zjeść, a tym bardziej na wigilijnej kolacji. Może teraz czas na ciastko, bo byłam go bardzo ciekawa. Tak się prezentuje. Jest przepyszne. Jest naprawdę przepyszne. Jest mięciutkie, puszyste w środku, takie nie jak takie pierniki, suche i twarde, tylko on jest taki, ma posmak piernikowy, ale jest mięciutki i puszysty. Serio, musicie spróbować tych ciastek. Ja chyba zrobię całą taką blachę do domu i przywiozę na święta. Bym chciała już popić grzańcem, bo wszystko jest takie suche, a to jest tak gorące. O, mniam.
Grzaniec 10 na 10, ale nie wiem, czy wy też tak macie. Ja lubię go pić tylko jak jest ciepły lub gorący, bo jak jest zimny, to on smakuje tak zwyczajnie, w ogóle nie daje tego klimatu grzańca, a jak jest podgrzany, jest przepyszny. Dobra, teraz trzeba spróbować łazanek z makiem. Tego dania najbardziej się obawiam, ponieważ najmniej lubię mak i to nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłam i nigdy w życiu bym czegoś takiego nie ugotował, bo to nie są po prostu moje kubki smakowe. Ale zobaczymy. Okej, tak jak myślałam, po prostu sam smak maku mi nie pasuje, bo ja nie lubię maku. Dla fanów maku i dla osób lubiących takie potrawy, wydaje mi się, że to na pewno posmakuje każdemu. I czas na pasztecika, który nie jest pasztetem, a z kapustą i pieczarkami. Ogólnie te zawijasy wyszły bardzo ładnie. Tu musicie przyznać, że może nie wyglądały na samym początku, ale przynajmniej się wszystko trzyma. Nic nie przecieka, nic się nie wylewa, każdy bardzo ładnie wygląda. Teraz czas na test smaku. Bardzo dobra. Więc podsumowując, według mnie najlepszy przepis to na te ciastka czekoladowe o smaku piernikowym. Koniecznie spróbujcie je zrobić u siebie w domu. Jak widzieliście, wcale nie było jakichś nie wiadomo jakich składników. Były proste, szybkie i łatwe w wykonaniu i są przepyszne, naprawdę. Jeżeli chodzi o krokiety i o paszteciki, bardzo dobre. Jestem zdziwiona, że pierwszy raz w życiu robiłam te dania i wyszły naprawdę pyszne. Też nie mogę mówić, że nie wiadomo co ja tutaj zrobiłam, bo to jest gotowe ciasto, tylko zrobiłam farsz, tutaj zrobiłam naleśniki, więc na samej górze są ciasteczka czekoladowe, na drugim miejscu ex aequo krokiety z pasztecikami wyszły przepyszne, no i trzecie miejsce zajmują łazanki z masą z maku, więc dziękuję Wam bardzo za przysłane przepisy, jak widzicie skorzystałam, wypróbowałam, jestem z nich bardzo zadowolona. Możliwe, że ja coś tam nie dodałam albo coś przekręciłam, ale jak widzicie wyszło, próbowałam zrobić najlepiej tak jak umiałam, jak mogłam. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jakie u Was są tradycyjne potrawy wigilijne, które znajdziecie na kolacji 24 grudnia. U mnie akurat na Wigilii na pewno znajdą się krokiety. Paszteciki są, ale nie zawsze, więc nie wiem, czy w tym roku również je zjem, ale w razie coś będę mogła ugotować rodzicom takie w domu. Jeżeli Wam się taki odcinek podobał, to zostawcie duży łapek w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a może w przyszłości nagram inny odcinek o innej tematyce, ale również z Waszymi przepisami. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Wesołych świąt! Cześć!